Vlogmas dzień czwarty. Dzisiaj jestem w Home Depot. Widzę, że Home Depot to taki market budowlany, można powiedzieć. I Home Depot oferuje choinki, z tym, że już poskładane, żywe, ale złożone. I nie można zobaczyć, nie można sobie wybrać, ale są dosyć tanie, bo kosztują niecałe 60 dolarów za taką choinkę 6-7 feet. I tam z przodu są mniejsze, po niecałe 30 dolarów. Dobra cena jak na gwiazdy betlejemskie, niecałe 8 dolarów. A tutaj mamy świąteczne wioski. To jest taka wioska piernikowa. 10 elementów z piernika, znaczy z piernika, z ceramiki, ale wygląda jak z piernika. Ale jest bardzo droga, bo ponad 100 dolarów kosztuje. Tutaj jest druga taka tradycyjna wioska. 20 elementów po też niecałą stówkę. Oczywiście plus podatek. O, a ta wioska mi się bardzo podoba, też 20 sztuk i kosztuje 75 dolarów i jest w promocji na Black Friday. I to jest ceramika i do tego każdy domek ma światełko, można je włączyć. Zawsze do wioski świątecznej można sobie dokupić dodatkowe elementy, tak jak na przykład tutaj, zapomniałam, co to jest, no taką karuzelę. I ma bardzo, widzę, bardzo ładne detale. No, widzę, że w Home Depot stoją takie dosyć duże figurki. A tu jeszcze pociąg. To też można, który jeździ wokół choinki najczęściej. Tutaj drzewka 75 dolarów, choinki około 500 dolarów, a te figurki około 70 dolarów.